Witam Was w kolejnym vlogu. W zeszłym tygodniu rozstaliśmy się na autostradzie, jak przegrzewał się nam samochód, przegrzewał się nam silnik. Niestety daleko nie ujechaliśmy, dojechaliśmy do naszych znajomych. Rano dzisiaj zamówiliśmy asystans i przyjechał pan i wjeżdża właśnie na lawetę. I jedziemy do Zielonej Góry do naszych przyjaciół mechaników, żeby go naprawili. Oj! Witam Was serdecznie w nowym dniu sagi Naprawiamy Vana. Łukasz właśnie wjeżdża na kanał, a ja idę montować vloga dla Was do kawiarni. Do zobaczenia. Przejażdżkę. Jest wymieniony termostat. Właśnie dobiło do 90. Czy to widzicie? Zastanawiam się, czy się podniesie. Jest stres. Chyba to mamy. Jadę teraz 90 i temperatura jest 90, może 92. Mam wyłączone ogrzewanie, więc jeszcze teraz zrobię tam, nie wiem, z 5 minut tamtą stronę i będę wracał. 20 minut. I jeżeli się to nie powiększy, to po prostu wyjedziemy dzisiaj, ale huśtawka emocjonalna po prostu niezła jest. No i wyjaśniło się. Prawdopodobnie na 99% winowajcą było to urządzenie, czyli termostat. Termostat, który zamontowaliśmy 3 dni temu, ale termostat, który prawdopodobnie miał po prostu wadę fabryczną i on powinien pod wpływem gorącej temperatury się obniżyć, ta blaszka, no i wtedy ta ciepła woda wchodzi do chłodnicy i się chłodzi. Natomiast no, on się nie obniżał i zamontowaliśmy nowy. No i teraz wszystko jest tak, jak powinno być. Jesteśmy w zasadzie gotowi do tego, żeby opuścić dzisiaj, przekroczyć granicę Polski i chcemy po prostu dojechać. No, gdzieś tam w Niemczech podejrzewam się zatrzymać. Moi drodzy, szybka przerwa reklamowa. Chciałem Wam teraz pokazać i zaprezentować nasz nowy produkt, nowy kubek, który dołączył do naszego sklepu, sklep podróżowanie.pl. Jest to kubek Van Life, z dwóch stron jest łapka Van Life'owa, jest od spodu logo. Malutki kubek, fajny na kawkę, na herbatkę, na jakieś inne napoje. To, co jest ważne, to nie nagrzewające się ucho. I produkcja w 100% w Polsce. Jeżeli chcielibyście taki kubek sobie zamówić dla siebie albo dla kogoś, to teraz jest bardzo dobra okazja, ponieważ jest o 5 zł taniej. Z okazji premiery zawsze mamy jakąś taką obniżkę. I jeżeli chcielibyście go na święta zamówić, to zdążymy jeszcze go wysłać. W poniedziałek najpóźniej przyjmujemy zamówienia na świąteczne zakupy, więc jeżeli jeszcze nie macie prezentu dla siebie albo dla kogoś bliskiego, to dzisiaj albo w poniedziałek jest dobry czas na to, żeby takie zamówienie złożyć. Kubek jest w limitowanej edycji, tak jak pozostałe kubki i czapki, tamte się już skończyły. Zostały tylko kubki biwakowe, tych metalowych kubków z logo nie ma czapek, więc jeżeli chcielibyście mieć ten kubek, to raczyłbym się, że tak powiem, pośpieszyć, bo w tym roku już nie będziemy nic domawiać. Także zostawiam Was z vlogiem i uciekam. Bajo! Ostatnie tankowanie w Polsce. Po ile dzisiaj mamy nasze paliwko? 7,79, czyli podrożało. Jak tam, nocka? Przyjechaliśmy na taki parking w Francji, nie wiem, czy jeszcze jesteśmy. Stuttgartu. Koło Stuttgartu. I taki parking, na którym można prąd się podłączyć za tam euraski.
Pomyśleliśmy sobie, że będzie mróz i będzie strasznie zimno, a mamy taki mały kaloryferek i że sobie po prostu się podłączymy do prądu. No ale przyjechaliśmy tu około 12 w nocy i już te wszystkie kampery, które tu są, podłączyły się do prądu i nie ma już wolnych stanowisk, żeby się było podłączyć do prądu, ale na szczęście mamy Webasto i w tym kamperze to stare Webasto jest bardzo ciche, jest po prostu tak cichutkie, że go w ogóle nie słychać. Było włączone całą noc, delikatnie sobie tam pyrkało i było ciepło. No i plan jest taki, że tankujemy tutaj wodę, bo można, i ciśniemy do Francji. Viva la France! Dobra, nalałem za trochę, nie chcę też wlać całego zbiornika, żeby nie wozić przez całą Europę 100 litrów wody, bez sensu. Chyba nam zamarzła woda w przewodzie, w rurze z odpływu z kranu, no albo jest coś przytkane, ale wydaje mi się, że raczej to jest wina mrozu. Więc musimy przyspieszyć i jechać się do tej Hiszpanii, bo ten samochód nie jest przygotowany na życie w mrozie. Taki do 0 stopni jeszcze przeżyjemy, ale już minus 5, minus 7 to nie jest w ogóle na tego kampera. Jechaliśmy w śnieżyce, o której trąbili już w wiadomościach od kilku dni. Zaczęło sypać, na początku tak malutko, a teraz już tak fest sypie. No i wydaje mi się, że będzie grubo sypać teraz. Idzie to w stronę Polski, także jak wy to oglądacie teraz, to już na pewno ten śnieg w Polsce jest. Co robisz? Rozciągam moje plecy, już mnie wszystko boli, plecy mnie bolą, nudzi mi się to po prostu i boli mnie te plecy, czy ktoś mi musi wymasować dzisiaj. Ćwiczenie Jones. Ja montuję w drodze odcinek dla was, więc nie mogę Łukasza zabawiać rozmową, ani nie mogę go zmienić na razie na kierownicą, a chętnie bym poprowadziła, bo bardzo lubię prowadzić Deltaka. No ale to jutro, dzisiaj muszę skończyć film. Jesteśmy na stacji benzynowej, na stacji Leclerc. No i udało mi się zapłacić Revolutem, bo już była samoobsługowa stacja. I zawsze odrzucało, jak wkładaliśmy Revoluta, to zawsze odrzucało i nie dało mi możliwości zapłacenia. Dlatego włożyłem taką normalnie, taką firmową naszą kartę z banku. I to odrzuciło, ale włożyłem Revoluta i przeszło. Skasowało 180 euro. No i teraz się tankuje do pełna, a potem różnicę oddadzą. Albo nie, zobaczymy. Chcę wam pokazać, ile kosztuje litr diesla i litr diesla dzisiaj mam po 1,67. No dobra, zatankowaliśmy za 140 eurasków, braliśmy 83 litry i od razu wam powiem, że zapisałem sobie, gdzie ostatnio zatankowałem, ile kilometrów przejechaliśmy i tutaj wam napiszę, ile
spala nasz Eltek na autostradzie, bo głównie jechaliśmy autostradami przy pełnym obciążeniu i przy prędkości średniej 90 km na godzinę, bo tyle jechaliśmy. Więcej się nie da, chyba że z górki i nas gonią tiry, to uciekam. Dzisiaj był rekord, rekord świata, minus 9 stopni w nocy, mróz, okropnie zimno i webasto było włączone calusieńką noc. Woda w zbiorniku na szarą wodę zamarzła, widzę, bo mam przeciek. Nie zasilikonowałem dobrze wylotu, ani zrobiłem też testu przed wyjazdem i nam kapało, ale już nie kapie, bo woda zamarzła na dole. Spaliśmy na kamper placu, na którym sobie stoją inne kamperki. Zostało nam jeszcze 10 godzin według GPS-a do Hiszpanii, gdzie już jest 7 stopni na plusie. 10 godzin według GPS-a to jest tak 14-15 godzin naszym Eltekiem. Więc nie wiem, czy to się dzisiaj uda, ale będziemy po prostu cisnąć jak najdalej jak się da, żeby po prostu wyjechać z tej strefy mrozów. Zobaczcie. Mamy w środku lód, śnieg. To mamy w środku. Ta skroplona woda z szyby zamarzła. Zaraz ją tu wciągniemy. Doszła mi taka refleksja odnośnie tego spalania wczorajszego, co wam pokazałem, że jest 11 litrów ponad się spala, bo to jest dużo więcej niż wcześniej Eltek palił. Eltek wcześniej palił 8-9 litrów, no także jest teraz troszeczkę więcej kilogramów, ale no to jest dużo więcej. I tak sobie rozmawiamy z Kasią i prawdopodobnie to jest dlatego, że my po prostu mamy włączone webasto. Przez ostatnie dwa dni, dwie noce całe, webasto było non-stop włączone na minimum, ale jakby nie było, no coś tam tego paliwa ssało. Tylko zastanawiam się, jak można obliczyć to, ile webasto pali. Czy jeżeli ktoś z was wie, jak ile takie chińskie webasto spala, to nam napiszcie, żeby obliczyć realne spalanie tego samochodu. Wcześniej wam mówiłem, że zamarzł nam zbiornik szarą wodą i nie mogę umyć naczyń, ale moja mama mi poradziła przez Instagrama, bo zobaczyłem na Instagramie, że mamy ten problem, żebym wsypał sól, bo sól rozpuszcza. Więc zagotowałem kubek wody i wsypałem resztkę naszej himalajskiej soli, bo nie mamy innej, i trochę popuściło. W sensie no spływa ta woda. Kolejny dzień, w którym ubraliśmy przeciwsłoneczne okulary. No od razu jest uśmiech od ucha do ucha, po prostu radość. Kasia teraz prowadzi. Kasia dorwało przeziębienie w ogóle, bo mamy tutaj ogrzewanie. Raz za ciepło, raz za zimno. Grzejemy, chłodzimy, więc Kasia jest ledwa, ale na chwileczkę mnie zmieniła, bo ja już widziałem na fioletowo. Tak długo, tak wiele godzin prowadziłem, że już po prostu przed oczami zaczęły mi się jakieś fioletowe kolory robić. No i plan jest taki, że jedziemy teraz na jakiś parking, taki camperplatz, na którym się zatrzymamy, na którym zatankujemy wodę i ja muszę naprawić też wodę, bo pompka od wody się odpięła w zbiorniku. Nie mamy wody w kranie. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że marzy nam się prysznic, bo ja jestem tyle dni bez mycia. Mamy tu prysznic, ale tu jest ograniczony prysznic. Ten prysznic jest wykorzystywany tylko wtedy, kiedy jest super warunki. A w taki prysznic po 5 dniach to przydałoby się zrobić taki dłuższy. Więc jedziemy na tego camper placa. Zatankujemy wodę, naprawiamy pompę, wymyjemy się. I myślę, że dzisiaj już sobie darujemy jazdy. No więc tak. Tam gdzieś na dole jest za tym wszystkim nasz zbiornik.
Pompka jest podłączona dobrze, tylko wydaje mi się, bo dotykam tą wodą, ona jest lodowata, że po prostu zamarzło. Tu jest mega wilgotno, tu jest bardzo dużo wilgoci w ogóle i mogło to zamarznąć, dlatego ta pompka nie puszczała dalej, bo jest, wsadziłem łapę, jest normalnie tak jak powinno być. Ten nie jest kamper całoroczny niestety. Już nigdy, mam nadzieję, że nie zobaczę takiego mrozu. Może wleję wrzątek. Zrobię taki eksperyment i zagotuję trochę wrzątki i wleję do tego zbiornika. No, już trochę cieplejsze. Dobra. No dobra, to pompkę mam działającą. Leci woda. A gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego tutaj Łukasz zostawił takie jakieś nadruki, to już wam mówię, tutaj będzie piękny korek. Tutaj będzie korek, cała ta ściana będzie w korku, ale chcę kupić korek portugalski, bo Portugalia jest największym producentem korka na świecie. Dobra, to idę się kąpać. Ładnie. Tu mamy pralki. Jakbyśmy chcieli, to po 4 euro. A tu są łazienki. Męska. I żeńska. I jak to wygląda? 2 euro. Dwa razy po eurasku. I ciepła woda będzie lecieć. No i tak to wygląda. Prysznic. Czyściutko. Elegancko. Dobra. Nara. Buenos dias, witajcie w pierwszym pełnym dniu w Hiszpanii i prawdopodobnie ostatnim, przynajmniej na jakiś czas, bo planujemy dzisiaj jechać dalej do Portugalii, ale zanim to nastąpi, idę na churros. Łukasz postanowił spać dłużej, no i zabieram was ze sobą. Dla tych, którzy nie wiedzą, muszę powiedzieć, że churros to są takie pałeczki zrobione z ciasta. Ciasto trochę przypominające nasze ciasto na pączki, ale inne. To jest smażone w oleju. Nie jest to może super zdrowe, ale jest mega, mega smaczne. Zazwyczaj je się to z czekoladą, ale na południu w Sewilli, w Andaluzji, jest to raczej na słono podawane, albo w ogóle nie przyprawione. Tutaj widziałam, pan mi pospał cukrem. Muszę przyznać, że to było jedno z lepszych churros, jakie jadłam. Bardzo chrupiące. Zostawiłam kilka dla Łukasza, jest tam też pół czekolady. Niestety dalej boli mnie gardło, więc idę jeszcze do apteki po jakieś tabletki przeciwbólowe. No, troszkę mnie zaskoczyła ta pani, bo wyszłam, okazało się, że to nie jest apteka, tylko taki bardziej sklep z naturalną żywnością. No, taki naturalny, ziołowy, o, zielarski. No i zapytałam o Strepsils. I pani poleciła mi takie coś, powiedziała, że to jest bardziej naturalne. Powiedziałam, dobra, biorę. Okazało się, że to kosztuje 10 euro. Nie wiem, czy to takie ceny. Ponad 4 dychy. Czy to właśnie po prostu nasz przelicznik złotówek na euro zrobił się taki ciężki. Chcę wam pokazać, bo jesteśmy w tym mieście Palencja. Przedziwna nazwa, kojarzy się z Walencją. Na wjeździe był znak, że znani są właśnie z obchodów Semana Santa. Kto nie wie, co to jest Semana Santa, to zapraszam was serdecznie do odcinka, który nagrałam właśnie z Sewilli w zeszłe święta wielkanocne. A tu chcę wam tylko pokazać, że są pomniki Nazarenos. We'll be right back.
słońce, a widzicie jak jest. Dużo terenów jest pozalewany, powód tapiany. Tutaj przed chwileczką widziałem, że tam było wojsko w ogóle i tam, nie wiem co robili, zabezpieczali chyba jakiś most. Cały czas na polach są jakieś ogromne kałuże. Dostajemy informację, że alerty antypowodziowe w Portugalii. Tutaj leje co chwilę tak jak jakby urwani kurę. No zobaczcie, całe pole zalane, tu zalane, tam zalane. Anomalia. Coś nas doświadcza ten van life ostatnio? Nie dojedziemy dalej, bo zamknięta jest tutaj droga. Tam policja była, w pewnym momencie zablokowali drogę, no więc znaleźliśmy objazd. Przejechaliśmy dalej i nagle widzimy, że stoją tiry na drodze, w takiej dwupasmówce. No jest tam zakaz, nie wiem, po prostu, słuchajcie, jest powódź i podtopienia. Po prostu nie możemy przejechać przez drogę, bo jest zamknięta droga z powodu powodzi albo podtopień. Radza. No to nawróć. Ja jadę za nim. No wracamy. Będziemy jechać pod prąd. Tego jeszcze nie było. Za 500 metrów na rondzie czwarty zjazd. To jest zalana w ogóle, to jest prąd. No to nawracaj. Nie, nie, spadamy sobie. Szans, nie wydostaniemy się z tego. Tam jest zalana. Próbowałem wszelkich możliwych sposobów. Objechałem całą tą wioskę, wszystkie możliwe drogi, jakie były. Nawet za policją jechałem, bo widzimy, że policja gdzieś jechała. Ale ta policja jechała prawdopodobnie do miejscowości, która jest oddalona o 66 km stąd. I to jest jedyna droga wyjazdowa, która jeszcze nie jest zamknięta. Ale że nie chce nam się wracać 66 km po to, żeby może się wbić na autostradę, bo autostrada wygląda, że po prostu to jest niedaleko, że jest przejezdna. Ja jestem już zmęczony, głodny, więc kończymy na dzisiaj, zrobimy sobie tutaj kolacyjkę. No tyle dobrze właśnie, że mamy vana, bo jakbyśmy byli w jakiejś osobówce, albo tak jak te tiry, które tam stoją na tej drodze, no to do mnie niestety. Ale mamy jeszcze zapasy. Mamy wszystko, poza chlebem mamy wszystko, ale wydaje mi się, że w tej miejscowości chleb będą sprzedawać rano. Więc damy radę. Dobra, dobranoc. Do jutra. Kolejna noc za nami. Przespana, spokojna, nie padało. Jedziemy sprawdzić, jak ma się trasa, czy przejedziemy. Ja jestem nadal przeziębiona. Łukasz na szczęście w pełni zdrowia i dba o mnie. Tu jak widzicie, droga jest zamknięta. A nasza traska, teraz się przekonamy. Jadą. Jej. Może trzeba jest znaku. Zjedźcie z roda. Dobra. Dotarliśmy do Portugalii, cel został osiągnięty, ale jeszcze nie mieliśmy tylu przygód i przeciwności losu, które musieliśmy pokonać. Anomalii. Ale grunt, że się udało i jesteśmy w Portugalii, w naszym ukochanym miejscu. Do zobaczenia. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku i w ostatnich. Zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie, to zachęcamy. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, przesyłamy dużo uśmiechu i słońca. Trzymajcie się. Widzimy się w przyszłym tygodniu w święta, w Wigilii albo Boże Narodzenie.